Z okazji rozpoczęcia sezonu żeglarskiego w Mikołajkach zapraszamy do obejrzenia wywiadu z burmistrzem Mikołajek Piotrem Jakubowskim, z którym rozmawiamy m.in. o rozpoczętym sezonie i mikołajskich imprezach. Panie burmistrzu, otwieramy kolejny raz sezon w wiosce żeglarskiej i w Mikołajkach, czyli na naszych jeziorach. Ludzi już widać od majówki pełno. Nie narzekamy na brak turystów. No myślę, że nie powinniśmy. Mikołajki stały się tak bardzo popularne, że nawet kiedy pogoda nie za bardzo dopisuje, bo trochę chłodnawo jest, to sporo tych turystów do nas przyjeżdża. Także myślę, że w tym roku też nie będziemy musieli i nie będziemy mogli przede wszystkim narzekać, bo atrakcji dla naszych gości przygotowaliśmy dużo, a wierzymy też w to i wierzę osobiście, że pogoda będzie i powtórkę z przyszłego roku będzie można zaliczyć. Co sprawia, że turyści do Mikołajek przyjeżdżają? To atrakcyjność położenia czy infrastruktura, w którą inwestuje cały czas miasto? To znaczy jest kilka powodów, dla których turyści przyjeżdżają. Po pierwsze to baza rekreacyjna, baza noclegowa, baza gastronomiczna, która spełnia wymogi i oczekiwania turystów. Po drugie to, co robimy, infrastruktura, nasze miasto przez ostatnie lata naprawdę bardzo wypiękniało. Możemy go porównać do tych najładniejszych, najlepszych kurortów, nie tylko w Polsce, ale też kurortów europejskich. To przede wszystkim znakomita promocja, która powoduje to, że wielkie zainteresowanie jest Mikołajkami. To szereg innych rzeczy, dużo artykułów zamieszczanych zarówno w prasie, dużo przekazów telewizyjnych, to imprezy, które robimy, czyli Dni Mikołajek z festynem rybnym, to Mistrzostwa Świata w sportach motorowych, to są różnego rodzaju regaty. To wszystko powoduje, że chętnie przyjeżdżają do nas turyści, bo każdy może znaleźć jakieś zajęcie dla siebie. Nie skupiamy się tylko na żeglarstwie, ale też na innych dziedzinach. I to skutkuje tym, że Mikołajki są popularne, że przyjeżdżają do nas goście. Wspomniał burmistrz o festynie rybnym. Ostatnio został wyróżniony. Ta impreza została wyróżniona. No tak, otrzymaliśmy wyróżnienie z Urzędu Marszałkowskiego za tą imprezę. Te lata starań i pracy, które włożyliśmy, zaowocowały i nasza impreza jest postrzegana już nie tylko w naszej gminie, ale w powiecie i w województwie jako wzorowa, wyróżniająca się w Polsce. Inną imprezą, która została wyróżniona, a raczej starania w jej organizacji, to Rajd Polski, który już za niecały miesiąc będzie miał tutaj miejsce u nas. Tak, no to proszę Państwa, 10 lat pracy, wysiłków doprowadziło teraz do tego, że możemy spijać tą śmietankę, odcinać kupony. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Polskim Związkiem Motorowym na następne 10 lat i mamy nadzieję, że te eliminacje Mistrzostw Świata, jak i w przyszłym roku, doprowadzą do tego, że umowa z Polskim Związkiem Motorowym podpisywana przez Federację, Światową Federację Sportów Samochodowych zostanie przedłużona i w następnych latach też ta ranga będzie najwyższa, czyli Mistrzostwa Świata. Ale póki co ten rok i następny pojadą najlepsi kierowcy na świecie w Mikołajkach dla turystów, no i dla Państwa. Na koniec, wracając jeszcze raz do otwarcia sezonu żeglarskiego, co można życzyć żeglarzom tutaj u nas w Mikołajkach? No przede wszystkim dobrych wiatrów, udanych startów i takiej pogody jak dzisiaj, troszeczkę wiecznej, z dużą ilością słońca. Dziękuję bardzo. Dziękuję.